Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was w kolejnej powtóreczce. Słuchajcie, dzisiaj zobaczymy sobie troszeczkę niższy tier. Będzie to Fushun. To jest szóstka panazjatycka z niszczycieli. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy okręt. Ja ogólnie całą linię panazjatycką bardzo miło wspominam. W tej chwili gram na tierze 9, za chwilę będzie 10, przy czym po tym jak ostatnio ta 10 dostała nerfa, to zastanawiam się, czy będę ją chciał wykupić. Na pewno ją zbadam, natomiast nie mam przekonania stuprocentowo, czy będę chciał tą 10, czyli Ye Yanga, wykupić. Fushun to jest taka fajna konstrukcja, która ma dość dobry kamuflaż, moi drodzy, bo ona ma troszeczkę lepszy kamuflaż od Anshana. Tutaj również mamy torpedy tak zwane deep water albo głębokowodne, jak kto woli. No i te torpedy mają taką zaletę, że one są bardzo późno wykrywane. Zasięg tych torped to jest w wypadku tej konstrukcji 8 km. Wydaje mi się, że ich prędkość to jest coś koło 60 chyba węzłów, albo 55, dokładnie już teraz nie pamiętam. W każdym razie dzięki temu, że są naprawdę dość późno wykrywane przez przeciwnika, jeśli chodzi o okręty z poziomu wody, wydaje mi się, że są skuteczne i są grywalne. Tutaj zobaczymy bitwę, której sponsorem jest kolega Kuba Nopek z klanu BSWW. Ja tylko powiem, że Kuba ma lat 14. Ta bitwa na pewno była rozgrywana bez konta premium, więc Kuba przynajmniej podczas tej bitwy konta premium nie używał i widać, że mimo dość młodego wieku raczej wie, o co chodzi w tej grze i raczej kuma, na czym polega gra niszczycielem, a efekty jego wiedzy i umiejętności w zasadzie będziecie mogli już za chwileczkę zobaczyć. Oczywiście jeżeli chodzi o torpedy, o których tutaj mówimy, które są na Fushunie, to wiadomo, że nimi nie można tak jakby trafić tymi torpedami niszczyciela, nie można go zatopić, one po prostu mają tak głębokie zanurzenie, że przepłyną pod tym niszczycielem. Tutaj mamy 4 działa 130 mm. To są działa bardzo podobne do tego, jakie są właśnie na Anshanie, bardzo podobne do tego, jakie są na Gremiaszczym. To są 130 sztuk 4, płaska trajektoria lotu, dosyć wysoka alfa, jeżeli chodzi o obrażenia na HE-ku, spora penetracja, jeżeli chodzi o obrażenia na PP-ku, więc spokojnie, na przykład jeżeli spotkacie Aobe, Furutake, Omahe lub bliźniacze okręty takie, które mają pancerz do 100 mm, to wiadomo, im bardziej miękki okręt, tym łatwiej, ale będziecie mogli spokojnie wbijać w te okręty Citadele i nie bójcie się pocisków przeciwpancernych przeciwko szczególnie krążownikom używać, bo naprawdę warto. Ja rozgrywałem bitwy, jedna zresztą jest chyba na kanale, gdzie miałem naście Citadel wstrzelonych w krążowniki. Mój rekord na niszczycielu to było chyba tych Citadel 17, z tego co pamiętam. Oczywiście trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy to, że jeżeli będzie gracie taką szóstką i traficie na okręt typu Atago i tak dalej, tam już jest 120 parę milimetrów w tym najgrubszym miejscu, no to tutaj już może być problem na dystansie powiedzmy tych 7-8 km, żeby wbić tam Citadele, natomiast obrażenia nadal będziecie i tak zadawali spore. Jeżeli spotykacie takich przeciwników właśnie jak krążowniki brytyjskie, jak już wspomniałem, te dwa japońskie, czyli Aoba Furutaka, Omaha Murmansk Marblehead, wówczas bez problemu gwarantuję wam, że będziecie wbijali Citadele. Oczywiście mówimy o sytuacji, gdzie ten przeciwnik pokazuje nam burtę, a często kapitanowie krążowników taki błąd popełniają, bo mówią, a niszczyciel, co on tam mi zrobi, a tu nagle leci salwa i wpada w taki krążownik z niszczyciela 10 tysięcy obrażeń, bo wam polosowało 4 Citadele. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wady tego okrętu, no to oczywiście na pewno wadą, i to sporą,
do której trzeba się przyzwyczaić. Jest, słuchajcie, bardzo wolny obrót wież. Tak samo to wygląda na Anszanie, tak samo to wygląda na Gremiaszczym, więc tam są jakieś różnice. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, o proszę, jakie kąski, dwa lotniskowce. Natomiast no, te działa kręcą się naprawdę wolno i to może bardzo, ale to bardzo przeszkadzać. Myślę, że te dwa lotniskowce za chwileczkę będą historią. Zobaczymy, jaki tutaj nastąpi atak, na ile skuteczny z samolotów bombowych i torpedowych. No ale one już wiedzą, co tutaj je czeka. Za chwileczkę Kuba tutaj będzie te okręty atakował. Ryu już ucieka, Bogę na pewno nie zdąży, bo Boguś tam 15-16 węzłów bodajże rozwija, więc nie ma opcji na to, aby tutaj uciec przed niszczycielem. Nawet Ryuyo będzie miało problem, żeby przed niszczycielem uciec. Tutaj jest sytuacja o tyle skomplikowana, że zrzucenie torped przez samoloty torpedowe, moi drodzy, będzie powodowało, że można zatopić swojego. Myślę, że ten okręt już jest historią i teraz trzeba gonić następny. Więc tutaj takiego darmowego DMG troszeczkę, jak widzicie, wpadnie. No, dystans strzelenia torpedami to jest około 2 km, przepraszam, półtora może kilometra, więc nie ma opcji, żeby te okręty tutaj uniknęły tych torped. Te torpedy mają dość dobrą alfę, więc widzicie, że i jeden, i drugi lotniskowiec dzięki trafieniu trzema torpedami stał się historią. No i teraz zobaczcie, będzie można tutaj strzelać sobie do omachy. Ja już bym tutaj strzelał z pepeków. To już wam gwarantuję, że ja tutaj bym już strzelał z pepeków. Szkoda, że Kuba tych pepeków nie użył, bo tutaj by wpadały na 100% cytadele. To w ogóle nie ma o czym mówić. No i każda cytadela zadawałaby jakieś 2500 obrażeń. Trzeba oczywiście uważać, bo Omaha ma torpedy. One są dość wolne, ale jednak jeżeli by się tutaj zbliżyła, no to byłaby w stanie nam tymi torpedami dość mocno zaszkodzić, a być może nawet nas zatopić. Omachy żeśmy się pozbyli. Teraz widzicie jeszcze tutaj Bretania. Mamy 40 sekund dymu. Zobaczymy, czy Kuba z tego dymu wypłynie. Ja ogólnie wam powiem tak. Tego, co zrobił Kuba, to tutaj nie popieram. Czyli takie opłynięcie przeciwnika i totalne odpuszczenie sobie kapa, ponieważ to nie jest, powiedzmy sobie, to jest taka trochę łańska fantazja i to nie jest teamplay, więc za to w mojej ocenie powinien być poniekąd zganiony. Natomiast akurat w tej bitwie się udało. Udało się to, że pozbyliśmy się dwóch lotniskowców, przez co w znaczący sposób podnieśliśmy szansę na zwycięstwo. Ale pamiętajcie, że opływając w ten sposób przeciwnika, flankując i tak dalej, może się zdarzyć tak, że wam się taka akcja nie uda, że was ktoś zatopi, że zaskoczy was gdzieś krążownik i po pierwsze osłabicie drużynę, ponieważ zginiecie, a po drugie nie zrobicie nic, nie osiągniecie w ogóle zamierzonego celu. Więc miejcie to gdzieś z tyłu głowy, jak próbujecie takie akcje robić. Ja często takie akcje widuję wśród kapitanów na Shimakaze, którzy zamiast gdzieś w początkowej fazie bitwy pomóc przy kapie, choćby nie mówię, żeby się strzelać z okrętami amerykańskimi czy niemieckimi, natomiast albo japońskimi artyleryjczykami, bo to by była najzwyczajniej w świecie głupota. Natomiast wystarczy, że ten okręt, który ma kamuflaż 5,6 km, podpłynie gdzieś tam w pobliżu kapa i będzie przeciwnika spotował, bo co by nie mówić, ma kamuflaż naprawdę jeden z lepszych na swoim poziomie. No, taka jest niestety prawda. A czasami kapitanowie Shimakaze gdzieś tam próbują, przepraszam, po linii jednej czy drugiej mapy sobie płynąć, oflankować przeciwnika i wtedy używać torped. I wszystko jest fajnie, jeżeli taka akcja wyjdzie, ale często jest tak, że przeciwnik się orientuje, że jest niszczyciel i zaczyna uciekać. I teraz, jeżeli macie pancerniki, które rozwijają 30 lub ponad 30 węzłów, to te wasze torpedy nigdy tego pancernika nie dogonią.
I on zawsze będzie miał czas na to, żeby te torpedy wymanewrować. I zawsze się zdarzy w takiej sytuacji tak, że nie zrobicie w tej bitwie nic. A nic oznacza nie to, że zrobicie mało obrażeń, tylko nic oznacza to, że nie wspomogliście swojego teamu i nie zadaliście obrażeń. Czyli kumulacja tak naprawdę nieszczęścia. Więc na to zawsze musicie brać poprawkę. Ta bitwa już pomału dobiega końca. Ona siadła, tak jak powiedziałem. Jest 5 fragów, jest 100 tysięcy obrażeń. Na szóstce to jest naprawdę fajny wynik. No ale tak jak powiedziałem, ja akurat takich akcji nie popieram. Natomiast bitwa, tak jak powiedziałem, bardzo ładna. Chłopak tutaj pokazał, że wie, o co chodzi. Wykorzystał trochę szansę. Wykorzystał to, że tutaj ze strony przeciwnika nie było żadnej reakcji. Wiedział, gdzie mogą się znajdować lotniskowce, no i po prostu te lotniskowce wykończył, a to już była najkrótsza droga do tego, żeby jego team tą bitwę wygrał. No i tyle. I teraz jest kwestia tego, czy jeszcze uda się zrobić szóstego fraga i dobić tego Koeniga, i prawdopodobnie już za chwilę będziemy mogli przejść do podsumowania tejże bitwy, bo tutaj już nic więcej się raczej nie wydarzy. To jest tylko kwestia czasu, kiedy któryś z tych pancerników przeciwnika padnie, i za chwileczkę będziemy mieli bitwę skończoną, bitwę wygraną. Teraz zobaczcie, na tak bliskim dystansie nawet dodatkowa z Koeniga jest dość skuteczna. Koenig ma pożar, więc pójdzie na nasze konto i idziemy podsumować bitwę. Ok, jak widzicie, te 6 ulokowanych torped to były wszystkie torpedy, które udało się ulokować w lotniskowce. Prawie 114 tysięcy obrażeń, zarobek brutto 252 tysiące. Była to bitwa rozgrywana bez konta premium. Mamy oczywiście 2 razy dewastujące uderzenie. Mamy Krakena. Mamy 6 fragów. Mamy przejęcie jednego kapa solo. 4 wyświecone okręty, dwa zestrzelone samoloty, w sumie 145 hitów, z których było 6 pożarów, moi drodzy. 2203 expa bazowego, całkiem ładny wynik. Oczywiście tu widzicie, było losowanie na topce, więc grało się zdecydowanie łatwiej. Widzę, że Kuba tutaj jeszcze nie miał perka kamuflażu na kapitanie. Nie wiem, czy to było działanie zamierzone, czy jeszcze nie ma tak kapitana wygrindowanego. Tak czy owak, tutaj chyba wychodzi 6-1 kamuflaż, więc jest naprawdę fajny. Przypomnę, że Anshan ma 6-3, więc Anshan ma torpedy, które nie są głębokowodne. Pozostałe parametry są podobne, czyli zasięg i prędkość. Natomiast jeżeli chodzi o Fushuna, to Fushun ma głębokowodne, ale o 200 metrów lepszy kamuflaż. I wierzcie mi, to się naprawdę przydaje. Ok. Bog 34 900, Ryujo 33 300, to razem nam daje prawie 70 tysięcy obrażeń, i pozostałe obrażenia były zrobione na innych okrętach. Z 6 pażarów wpadło 12 tysięcy ponad obrażeń. Z torped wpadło 62 759 dokładnie, więc ponad połowę hapsa zdobytego DMG tutaj nam dały te dwa lotniskowce. Jeżeli chodzi o zarobek, to widzicie, z kontem premium byłoby to 355 tysięcy netto, bez konta premium 229 tysięcy. Moi drodzy, w tej bitwie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobała, że była spoko, że nie nudziliście się. Moim zdaniem było tutaj fajnie. Fajna akcja z tymi lotniskowcami. Jeszcze tutaj postrzelane troszeczkę, bo jest to niszczyciel artyleryjski. Ja zapraszam Was na kolejne filmy i mówię Wam do usłyszenia.